Halo! Dzisiaj dzień wyjątkowy, nie tylko ze względu na piłkarskie widowisko. W związku z tym chcielibyśmy Państwu życzyć wesołych i spokojnych świąt. A życzenia składają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wszystkiego najlepszego! W dzisiejszym spotkaniu Liverpool zagra przeciwko Newcastle United. Na ekranach widzą Państwo, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool. Zagrają wariantem 4-3-3 z szeroko ustawionym tercetem zawodników ofensywnych. Dwójka operująca na skrzydłach będzie odpowiedzialna za dogrywanie piłki w pole karne lub wycofywanie jej przed szesnastkę. Tam blisko siebie ustawieni pomocnicy mogą szukać środkowego napastnika albo próbować strzałów z dystansu. Trener Newcastle United zdecydował się ustawić zespół w taki oto sposób. System 4-4-2 został nieco zmodyfikowany przez trenera. Na czym polega ten wariant? To jest właściwie 4-4-1-1, bo jeden z napastników gra nieco z tyłu, nie zapuszcza się tak wysoko. Ładnie! A oto i on, Sadio Mane. Tak, ma doskonale ułożoną nogę, potrafi wykończyć akcję z chirurgiczną precyzją. Nie próbuje górą. Niskie podanie w pole karne. Henderson. Salah. No, piłkę odebrał i stracił. Diame. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Roberto Firmino. Salah. No, może być groźnie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Dobry atak flanką. Centra w pole karne, przepychanki. Wybijają teraz do przodu. Henderson. Wijnaldum. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Salah. Roberto Firmino. Koniec ataku, nie będzie zagrożenia. Piłka poza boiskiem, rozpocznie za moment bramkarz. Lascelles. Blisko pole karne, może strzelać. Okazja na dośrodkowanie. Newcastle wznowi grę z rzut rożnego. Dośrodkowanie z rożnego, szesnastkę. Z tej akcji już nic nie będzie. Pressing ze strony rywali. Dobrze to odczytał. Derec teraz wznowią grę z rzutu wolnego. Nie czekali i już zaczęli. Henderson. Mane. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Wijnaldum. Salah. Roberto Firmino. Salah! No, wyręczył teraz bramkarza. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Aj, nie ma bramki. Nie strzelił w doskonałej sytuacji. Powinno być 1-0. Popisowo zmarnowana szansa, by objąć prowadzenie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron będzie to impuls do ataku. W ostatniej chwili przejęli. Henderson. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Salah. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki.
Ograł go teraz. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Zrzut rożnego w pole karne. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Dośrodkowanie rzutu rożnego. No ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Mané, Henderson, Wijnaldum, strata piłki. Newcastle United po skrzydle, nikim specjalnie nie przeszkadza. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Mané. Roberto Firmino. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Roberto Firmino. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Henderson. Kennedy. Diame. Shelby. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Dośrodkowanie, w pole karne, walczą piłkarze o pozycję. Mané, Wijnaldum. Rondon. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Roberto Firmino. Czy po tym strzale będą prowadzić? Ach, nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Stadion Anfield ponownie wypełniony po brzegi, ponieważ przerwa dobiegła już końca. Przed nami druga połowa spotkania. No i przejęli w ostatniej chwili. No, mogą teraz skarcić rywali. No i kolejne jego dobre podanie. Ważne, że nie jest osamotniony. Wijnaldum! Nie będzie bramki, skuteczna interwencja obrony. Ale nic z tego nie wy... Prostopadle za linię obrony. No, tu był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Czy będzie prowadzenie? Ajaj! Nic z tego! Jakimś cudem w dalszym ciągu remis. Gdyby to wpadło, przeciwnik musiałby gonić wynik. Tymczasem wciąż nie mamy rozstrzygnięcia. Pamiętajmy, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Będziemy mieli rzut z autu. W pierwszej połowie nie zagrał chyba tak, jakby tego chciał, prawda? Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Dobre, skuteczne podanie. Salah. Wijnaldum. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Matryci. Jedlin. Diame. Atak Newcastle. Czekamy na dośrodkowanie. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Wychodzą do kontrataku.
Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Trener wprowadza świeżego gracza. Roberto Firmino. Skrzydłem ruszyli do przodu Derez. Nikt im specjalnie nie przeszkadza. Piłka wrzucona na dalszy słupek. I piłka wybita do przodu. Zdążył. No, strzela! Newcastle United po skrzydle, nikt im specjalnie nie przeszkadza. I piłka w rękach bramkarza. Dobrze antycypował intencje pod... Minął obrońców, biegnie na bramkę. Gol! Jest 1-0! Dobrze się stało, zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu dominowali, prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. Ta bramka nie powinna zaskakiwać, musiała w końcu paść, biorąc pod uwagę, ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście, panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. Liverpool prowadzi, jak odpowie przeciwnik, który właśnie wznawia grę. Lascelles, Matrici, Rondon, Atsu. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Keita, Shaqiri. No, grać będą teraz w innym składzie, szykują się zmiany. 100% sytuacja Mané. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No, jak utrzymają takie tempo zdobywania goli, może być ciekawie. Zobaczymy, na razie dwie szybkie bramki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Szybem ruszyli do przodu Derez. Nikt im specjalnie nie przeszkadza. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Diame. A Jose Perez. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Salah. Mocny punkt zespołu w ostatnich meczach. Rzeczywiście, w ostatnim czasie nie zawodzi. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę państwa. Duża w tej bramce zasługa podającego, bez tej centry bramki by nie było. To było klasowe rozegranie piłki przez Liverpool. No właśnie, piękny gol. Kapitalne dośrodkowanie i gol. Piękna bramka, wbicie piłki do siatki, to już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu.
Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Matryci. No i końcowe 10 minut tego spotkania. A Jose Perez? No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Lalana, Salah. Sędzia dyktuje rzut wolny dla Liverpoolu. No, coś zaskakującego, mamy potrójną zmianę w zespole. Mają teraz trochę miejsca. Rondon, Atsu, Diame. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Matryci, Manquillo, Shelby. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Wychodzą do kontrataku. Anfield, please give a round of applause for today's Mane. Skrzydło rusza do przodu Derec. Nikt mu specjalnie nie przeszkadza. Nie jest sam. Obok partnerzy. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Kapitalne uderzenie! The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Manquillo. Przejęli piłkę, popatrzmy. Uwaga, Liverpool. Brawo, ale jest szansa. Mane! Dobrze się za... Ostatni gwizdek sędziego